Renault Clio 3, wersja druga, silnik 1.2 16V, 75 koni, wymiana nieskomplikowana, bo wymiana filtra powietrza, wymiana świec zapłonowych i czyszczenie przepustnicy. Najpierw trzeba poluzować tą opaskę, dość mocno poluzować. Następnie trzeba ten przewód wyciągnąć. O. Oraz odłączyć tutaj. To jest, nie wiem, to jest chyba odpowietrzenie. O tak. Tą pokrywę lekko do góry. O, lekko do góry z jednej, lekko do góry z drugiej. Po prostu ona musi tak wyjść. O, tak wyjść. Tutaj ma takie kołki w gumowych prowadnikach. A następnie przesunąć trzeba ją w tą stronę. O, żeby to zeszło. Ta opaska i miejsce do prowadzenia powietrza do przepustnicy, żeby zostało zsunięte. Następnie mamy tutaj cztery świece. Ściągamy fajeczki. Po prostu łapiemy i do góry. O. Jest już pierwsza ściągnięta, a w środku znajduje się świeca. Co będzie nam potrzebne? Klucz z przedłużką, cienkościenna 14. Można taką kupić, nie ma problemu. Nie wiem, czy to będzie widać. Klucz ma w środku specjalną sprężynkę, żeby po wsunięciu świecy świeca nie wypadała. Wsadzamy klucz i po kolei wykręcamy wszystkie cztery świece. Lub też można pojedyncze, ja zrobię pojedyncze. Czyli najpierw wkręcę nową i przy użyciu klucza już końcówki dynamometrycznej przykręcę ją z momentem 28 Nm. Tutaj są świece od nowości tego samochodu. To był samochód poflotowy, one przejechały 115 tysięcy, nie zmieniali świec ani razu. Kupiłem zamienniki Boscha. Tam jest moment 28 Nm na dokręcenie. Tak wygląda świeca nowa. Za chwilę ją umieszczę w nasadce klucza i będę dokręcał. Wstępnie dokręcam świecę. Następnie, jak już wstępnie dokręciłem, przy użyciu końcówki dynamometrycznej ustawiłem 28 Nm i dokręcę tą świecę kluczem dynamometrycznym. Nie będę już pokazywał, jak wymieniam kolejnych trzech, bo dokładnie tak samo. Przypominam, te fajki po prostu trzeba pociągnąć, ale nie za przewód. Pociągnąć za ten kołnierz gumowy i wysuwa się je po prostu do góry. Teraz wymiana filtra powietrza. Trzeba odkręcić tych kilka wkrętów. O, tutaj. Dookoła. I tam z tamtej strony jest. I tutaj. I tu jeszcze jeden. Po wykręceniu kluczem Torx 25 tych czterech śrub ściągamy budowę i oczom naszym ukazuje się wkład filtra. Tak wygląda po przebiegu 100 tysięcy. Niesamowite, że niby autoserwisowane, niby, to znaczy w cudzysłowie, filtra powietrza nie zmieniono od nowości. Tak to wygląda. W niektórych miejscach po prostu tak zabity jak jakaś kołdra. Niesłychane, na przykład tu przesiąki już na drugą stronę.
No, także wymieniamy na nowy. Nowy filtr już wsadzony. No i teraz co? Z powrotem te cztery torksy zakręcam i idę z pokrywą już do samochodu. Przepustnica przy okazji nieczyszczona również przez 100 tysięcy ponad kilometrów, więc użyję do tego jakiś tam valvoline'u, w tym przypadku spray do przepustnic. Najpierw trzeba tutaj psiknąć odrobinę przez 2-3 sekundy, odczekać jakieś 3-4 minuty, po czym uruchomić silnik. I najlepiej, żeby druga osoba utrzymywała trochę obroty podwyższone, żeby on nie przygasł. Przez uchyloną przepustnicę wówczas wstrzyknąć rurką i jeszcze raz ten preparat. I tak czynność powtórzyć, ja wiem, ze 3 razy. I to wystarczy. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze, obroty trochę trzeba podwyższyć, żeby się więcej uchyliła przepustnica. No i tak jak mówię, ze 2-3 razy. Spray do przepustnic, który użyłem, oczywiście jest bezpieczny dla czujników tlenu, czyli sond lambda. Nic się nie z tym nie powinno zrobić, na pewno się nie zrobi, jeśli chodzi o przepustnicę, czy też działanie wtrysków. Po prostu będzie chwilowo przygasał, jakaś inna osoba musi troszeczkę wtedy dodawać gazu. Przepustnica po czyszczeniu, nie wiem czy to będzie widać, nie mam jak aparatu włożyć, ale wygląda tak, więc jest naprawdę fajnie wyczyszczona. Teraz można już z powrotem pokrywę filtra powietrza zakładać. Najpierw opaskę, później pokrywę, pilnować, żeby tutaj ta końcówka z sonca na powietrzu weszła w gniazdo. I to wszystko najpierw założyć ją tutaj. Później wcisnąć, te bolce muszą wcisnąć się w te otworki. O. I to wszystko. Wymienione świece, wyczyszczona przepustnica oraz wymieniony filtr powietrza. Po wymianie świec, po wymianie filtra powietrza i po czyszczeniu przepustnicy, tego nie da się pokazać w kamerze, ale silniczek chodzi jakby ciszej na wolnych obrotach. On po prostu się przede wszystkim dusił, moim zdaniem, przez zabity kompletnie filtr powietrza. No cóż, we flotach to tylko gaz do przodu i tyle. Nie myśli się o wymianach. Powinni to w serwisie bardziej uczulać, no ale jest jak jest. W każdym razie nic się takiego nie stało. Jest już po wymianie. Fajnie sobie pracuje. No i naprawa wykonana. Pozostanie jeszcze mi wziąć się za pasek do rozrządu, ale to innym razem. Muszę zakupić. Jak zakupię, to wezmę się za wymianę. Nie wymieniałem nigdy paska rozrządu w Renówkach, ale myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Wstępnie słyszałem, że nie jest to duży kłopot wymiana tego paska. Podobno zobaczymy. Na razie to wszystko. Ale fajnie sobie chodzi.